2 lipca przypada wspomnienie świętego Bernardyna Relino, prezbitera. Bernardyn urodził się w Carpi 1 grudnia 1530 roku. Po studiach podstawowych udał się na medycynę do Modeny, a później do Bolonii. Potem rozpoczął naukę prawa, zdobywając doktorat z prawa rzymskiego i cywilnego. Dzięki protekcji kardynała Krzysztofa Madruzo, Bernardyn został burmistrzem Felizano, a potem Cassine. Był również osobistym doradcą namiestnika Neapolu. W Neapolu zetknął się z jezuitami. Pewnej nocy zjawiła mu się Matka Boża z Dzieciątkiem na ręku i poleciła mu, by wstąpił do tego zakonu. Złożył więc prośbę o przyjęcie na ręce bezpośredniego następcy świętego Ignacego, Jakuba Lajneza, i w roku 1564 został przyjęty. Miał wtedy 34 lata. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1567. Musiał wyróżniać się niezwykłą świętością, skoro przełożeni powierzyli mu urząd mistrza nowicjatu i ojca duchownego młodych adeptów zakonu. Wolny czas Bernardyn poświęcił pracy kaznodziejskiej i rychło zasłynął na tym polu. W roku 1571 święty Franciszek Borgiasz, następca Lajneza, pozwolił Bernardynowi złożyć śluby uroczyste, do których dopuszcza się tylko wypróbowanych ojców zakonu. W roku 1574 przełożeni wysłali Bernardyna do miasta Lecce, położonym na południowym cyplu Apulii, dla otwarcia tam nowej placówki. Pozostał już tam do końca swego życia, przez 42 lata, w charakterze rektora, kaznodziei i spowiednika. Jako pierwszy rektor jezuickiej placówki w Lecce, Bernardyn zdobył sobie serce mieszkańców niezwykłą gorliwością kapłańską na ambonie i w konfesjonale, ofiarną posługą najuboższym i osobistą ascezą życia. Jego penitentami byli dosłownie wszyscy, od miejscowego biskupa i duchowieństwa po ostatniego rybaka. To dawało mu możliwość moralnego oddziaływania nie tylko na miasto, ale i na całą okolicę. Szedł wszędzie, gdzie tylko zaistniała potrzeba materialna i duchowa. Zasłużył tym sobie na przydomek ojca miasta. Bernardyn wyróżniał się pokorą. Pomimo że znał medycynę i miał podwójny doktorat, pomimo zajmowanych stanowisk, prosił generała Towarzystwa Jezuickiego o przyjęcie go nie na kapłana, ale na zwykłego brata zakonnego. Kapłaństwo przyjął jedynie z posłuszeństwa. Nawiedzał go tłum interesantów ze swoimi potrzebami. Umiał zawsze zachować spokój i opanowanie, nawet wobec natrętów. Miał dar pozyskiwania sobie ludzi. Bóg obdarzył go także darem wysokiej kontemplacji, ekstaz i proroctwa. Kilka razy cieszył się obecnością Najświętszej Marii Panny, a pod koniec życia miał szczęście otrzymać na swoje ręce samego Chrystusa z rąk Matki Bożej, podobnie jak pół wieku wcześniej święty Stanisław Kostka. Pod koniec życia Bernardyn bardzo cierpiał. 3 lata przed śmiercią utracił wzrok. Zmarł w opinii świętości 2 lipca 1616 roku. Do chwały błogosławionych wyniósł go papież Leon XIII w roku 1895, a do chwały świętych papież Pius XII w roku 1947. Jego relikwie czczone są w kościele jezuitów w Lecce. Święty leży w kryształowej trumnie, usytuowanej po prawej stronie od głównego ołtarza. W ikonografii przedstawiany jest z Dzieciątkiem Jezus na rękach, które miał otrzymać od Matki Bożej podczas jednej ze swoich ekstaz. Módlmy się. Boże światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Bernardyna na czele swojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowywali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.